podczas powstania coś śpiewaliście? My się jak najbardziej. Myśmy śpiewali idąc na przykład z jednego obozu niemieckiego do drugiego, kiedy nas podczas niewoli przenosili. Tak, tak bardzo, tośmy bardzo kultywowali te tradycje właśnie polityczne. Były zresztą takie specjalne, był taki marsz Mokotowski, który śpiewaliśmy i cały powstała cała taka seria różnych pieśni tych wojennych, powstańczych, które myśmy się uczyli, śpiewali. No niestety, ja chodziłem przez dłuższy czas, kiedy jeździłem do Warszawy, od czasu do czasu chodziłem oczywiście na te obchody powstańcze. Chodziłem na te cmentarze, gdzie 30% moich kolegów z tej kompanii Baszta zginęło podczas powstania. Oni są pochowani na powązkach wojskowych. Więc odwiedzałem ich i tak dalej. No i tam przy tych uroczystościach były jakieś tam obiady, kolacje, żeśmy już te piosenki śpiewali. Także to są właśnie, to jeszcze jeden taki aspekt mojego życia, który to dowodzi, że ta moja jakby dziecinna i wczesna polskość absolutnie przeżyła. Przewija się też jeszcze. Przewija się po moim życiu, ale że jest mi w dalszym ciągu bliska. Kiedy mnie zapytali właśnie w Warszawie moi koledzy w Szkole Liderów, czy chcę jakiś prezent na Boże Narodzenie, ja powiedziałem, przyślijcie mi komplet właśnie tych pieśni patriotycznych i lubi pan je słuchać. Młodzieżowych. Dobrze, dziękuję ślicznie jeszcze raz. To była niezwykła podróż z panem przez i historyczna, i obyczajowa. Myślę, że naprawdę swoją historią wniósł pan naprawdę dużo i będzie pan inspiracją dla przyszłych pokoleń. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zainteresuje młodych ludzi zwłaszcza. I może da im pewnego rodzaju entuzjazmu w ich własnym życiu. Dziękuję.